Szczęść Boże kochani. Witajcie na kanale YouTube Michelangelo Dusze Czyśćcowe. Zapraszam serdecznie wszystkich na nowy odcinek. Nie zapominaj udostępniać swoim znajomym tego odcinka oraz subskrybuj kanał i zostaw łapkę w górę. Pamiętaj, że możesz wspomagać nas na Patronite dla patronów cenne nagrody przygotowane. Franciszkanin postawił płonącą rękę na stole i wypalił dziurę. Przyszedł z czyśćca, pozostawił ważny przekaz dla świata. Pewnego razu w klasztorze świętego Dominika w Zamorze, mieście w regionie Leon w Hiszpanii, dzwon klasztorny zaczął dzwonić. Choć nikt nie wprawił go w ruch. Mieszkańcy zdali sobie sprawę, że zwiastuje on rychłą śmierć zakonnika. Jeden z dominikanów z tego klasztoru był zaprzyjaźniony z pewnym franciszkaninem. Obiecali oni sobie wzajemnie nawiedzić się po śmierci. Ten, który pierwszy opuści ten świat, miał ukazać się żyjącemu, aby o ile będzie cierpiał w czyśćcu, aby przyjaciel mógł mu ulżyć swymi modlitwami. Franciszkanin zmarł pierwszy. Wkrótce po śmierci objawił się dominikaninowi. Serdecznie go powitał i wyznał, że musi jeszcze wiele przecierpieć w czyśćcu za grzechy lekkie, których nie odpokutował na ziemi. Chcąc pokazać przyjacielowi, jak wielkie są cierpienia czyśćca, wskazał płomienie, które go paliły. Nic na ziemi, rzekł, nie może ci dać wyobrażenia, czym jest żar tego ognia. Czy chcesz na to dowodu? I położył swą płonącą rękę na stole, a w jej miejscu utworzyło się duże zagłębienie. Jakież było zdumienie dominikanina? Ogrom męki przyjaciela, z wielką żarliwością starał się go wybawić. Stół zaś zachowano w klasztorze świętego Dominika w Zamorze jako dowód prawdziwości słów franciszkanina. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Nie zapominaj o modlitwie dzisiejszej za zmarłych oraz pamiętaj o subskrypcji kanału i zostaw łapkę w górę. Pamiętaj, że możesz wspomagać nas na Patronite oraz udostępniaj, kochany, widzu ten odcinek swoim znajomym. Amen.